Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy czwartek, to 18 dzień sierpnia 2022 roku. Godzina 19 minęła i to już jakieś 4, no prawie 5 minut temu, a my rozpoczynamy kolejne w tym tygodniu, drugie i zarazem ostatnie spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie drugi Michał, Michał Brajer. Cześć Michale. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dziś będziemy o dźwięku opowiadać, o kolejnym urządzeniu audio, o kolejnym głośniku. I tu od razu takie małe wyjaśnienie. Zapowiadaliśmy, że będzie to inny głośnik, no ale okazuje się, że jednak to będzie inny głośnik. Tak enigmatycznie powiem, a ci wszyscy, którzy nas na Facebooku obserwują albo śledzą panel Kontakt Tyflo Podcast.net, to już wiedzą, że ten model głośnika będzie inny. To będzie BTS-800B firmy X-Music, czy X-Music, jak kto woli, tak bardziej poprawnie wydaje mi się, że to będzie. To będzie właśnie ten głośnik, o którym dziś, Michale, opowiesz już za momencik. Ja jeszcze tylko tytułem takiego formalnego wstępu dodam, że nasza audycja jest realizowana na żywo, a skoro tak, to może ona się odbyć z waszym udziałem. kontakt.tyflopodcast.net albo Facebook to drogi pisemne, za pomocą których możecie się z nami kontaktować, a jeżeli macie ochotę zadzwonić, zapraszamy tyflopodcast.net/zoom, tyflopodcast.net/zoom, tylko pamiętajcie, że tam trzeba jeszcze wyrazić zgodę na nagrywanie, bo bez tego nie będzie was słychać. Dobrze, Michale, moja część się zakończyła. Ja sobie mogę w zasadzie to już stąd pójść, ale no nie. Nie pozostawię cię samego na placu boju, pozadaję trochę pytań. Przede wszystkim, co cię skłoniło, żeby akurat zakupić ten głośnik? Ja tylko powiem, że ja, Michale, tobie nie pozwolę odejść z placu boju. Także tak to wygląda. A co mnie skłoniło do zakupu tego głośnika? Ano, jestem wyjadaczem co do dźwięku. Mnie nie zadowoli byle co. U mnie nie może być głośnik, który gra mi w monofonii, bo uważam, że piękno dźwięku zawiera się w stereo. Tak naprawdę. Gdzie te wszystkie melodie, te wszystkie takty muzyczne się nam rozchodzą. I to jest to piękno, co po niektórzy uważają, że dobry sprzęt jest, jak sobie zrobią na full i to już jest dobry sprzęt. A guzik, prawda, dobry sprzęt jest wtedy, kiedy my słyszymy piękno dźwięku, słyszymy jego głębię, gdzie dźwięk jest po prostu no, miodem na nasze serce tak naprawdę. No dobrze, ale to takich głośników jest sporo. Czy głośników dobrze brzmiących, charakteryzujących się całkiem fajnym pasmem przenoszenia, jeżeli chodzi o dźwięk. No a czy ten miał coś takiego, co oprócz tego, jak go usłyszałeś, to cię jakoś zachwyciło, to jakieś dodatkowe opcje, które wzbudziły twój entuzjazm? Tak, przede wszystkim to, że ten głośnik do mnie przemówił ludzką mową. Czyli też jak całkiem sporo innych. Więc tak po prostu chyba bardziej jednak postawiłeś na ten dźwięk, jaki on się charakteryzuje, co? Tak. A brzmi naprawdę, powiedzieć szczerze, wyśmienicie, bo to są... Tak? X-Music ma membrany od JBL-a. No właśnie, a miałeś okazję porównać sobie z JBL-ami ten X-Music? Czy to rzeczywiście brzmi podobnie? Tak, jak najbardziej. Znaczy ten X-Music brzmi podobnie do JBL-ów od 700 w górę. Okej, no to czekaj, 700 to są które? Ten typ na przykład JBL Charge 3 na przykład. Aha, to on tak mniej więcej, czyli tyle to kosztuje. Już jest taki większy głośnik, tak? Tak,
Tak, dokładnie. Bo myślałem, bo ty powiedziałeś 700 w górę, to jak rozumiem, masz na myśli cenę. Cenę. Dobrze. Cenę, tak. Okej. Myślałem, że masz na myśli jakieś konkretne modele. Że słyszałem, że X Music, to oni tak naprawdę to mówią o sobie, że są podróbą JBL-a, a jak widać, wychodzi im to po prostu, jakby to określić, miód na nasze serce. To rzeczywiście fajnie. Tak, bo widziałem już różne. Widziałem ten Charge 3 w jakimś chińskim wykonaniu i niestety ja jako człowiek wybredny nie słuchałbym na nim za długo. No dobrze, a to jaka cena tego konkretnego głośnika? Już mówię. X Music 800B. W razie czego to Michale popraw, ale X Music 800B. BTS 800B, tak. W dodatku na pudełku zawsze jest napisany kolor, czyli to jest niebieski głośnik. Mhm. Kosztuje równe 400 zł. No, to jesteśmy 300 do przodu. Tak, można powiedzieć. Dokładnie tak. Głośniki Charge JBL-a to nie są już małe głośniki, to już jest taki trochę porządniejszy sprzęt. Czy wyglądem ten głośnik rzeczywiście przypomina tego Charge'a, czy to już jest taka większa beczułka, może on jakoś inaczej wygląda? To jest tak naprawdę taki grubszy walec o tak rozmiarach z 20 centymetrów lekko. Aha. Czyli to nie jest taki głośnik, który sobie możemy wrzucić, do kieszeni i z nim pójść. To raczej absolutnie. Plecak. Raczej tak. I ma po lewej i prawej stronie mamy membrany. Mhm. Czyli one nam zapewniają bas przede wszystkim. Bas, dokładnie tak. I są one z lewej i z prawej strony. Na przodzie i tyle w sumie rozchodzi się cały dźwięk. Dźwięk, mhm. Czyli rzeczywiście, konstrukcja podobna do JBL-i, bo to są też takie walce, w zależności od tego, czy to jest na przykład jakiś tam flip, czy charge, czy jeszcze jakieś inne, to one potrafią być mniejsze, większe te walce, ale rzeczywiście koncepcja jest podobna. Co z ładowaniem? Co z ładowaniem? Już mówię, można go ładować za pomocą kabla micro USB. Okej, czyli nie ma tu żadnego dedykowanego złącza, nie trzeba się o to martwić, bo te większe JBL-e czasem bywa tak, że one mają już swoje zasilacze i to może z jednej strony jest lepsze, bo nie wiem, bo na przykład może szybciej coś, albo jakoś inaczej to się ładuje, ale z drugiej strony tracimy na tej uniwersalności. Jak zapomnimy kabelka, to mamy problem. To mamy problemik bardzo duży, to prawda. A tutaj na szczęście nie możemy byle jakim kablem, nawet telefonicznym, podłączyć do kontaktu i mamy głośniczek naładowany. Ale to jest USB mikro, mini? USB mikro. Mikro, okej. Dobrze, Michale, to w takim razie teraz prośba do ciebie serdeczna, taka, abyś opowiedział, jak ten głośnik dokładnie wygląda, jakie ma przyciski, do czego one są, a potem to co, przejdziemy pewnie do jakiejś demonstracji. Dokładnie tak. Ale ja jeszcze dodam pewną rzecz, która radio słuchaczy może zachwycić, bo ty, Michale, mówiłeś o osobnym zasilaniu. Osobnego zasilania nie ma, ale jest rekompensata. Tak. Sam głośnik X Music może nam służyć jako powerbank. Czyli tak jak Charge JBL-owski. Tak, dokładnie tak. I naprawdę funkcji ma sporo, bo ma 2 razy po 10 W, to jest jego moc. No to już rzeczywiście sporo. Oj tak, tak, to i śmieję się, że jak zaczyna grać, to jak mała wieża. Plus do tego ma taką funkcję, że jeżeli by się spotkały dwa X-Musiki, to po kabelku mikro
USB, znaczy po, przepraszam, po kabelku AUX, można by było z nich zrobić stereo. Zestaw stereo. A jest możliwość łączenia bezprzewodowego, czy nie? Jest. Jest. Aha. Jest, tylko powiedzieć szczerze, nie pokażę tej możliwości, gdyż no bo nie masz drugiego. Nie posiadam drugiego głośnika. Tak, ale to jest też funkcja, z której słyną JBL, że można połączyć albo dwa w zestaw stereofoniczny. W JBL-ach to jest jeszcze tak, nie wiem czy tutaj również, ale jest jeszcze te tak zwane party mode, w którym to można połączyć tam ileś, chyba do kilkuset nawet tych głośników i można taką imprezę zrobić. No, to prawda, ale tutaj... Tutaj mamy to troszeczkę ograniczone do rozmiarów stereo, ale jakby se tak zebrać, no to dwa tego typu głośniki, to już jest całkiem imprezka fajna. To sąsiedzi mogą z dołu dzwonić, albo z góry, albo z boku. Tak. Że im za głośno. Jeszcze tego nie próbowałem, ale Michale, kiedyś można spróbować. Zawsze wszystko, musi być ten pierwszy raz. Wszystko przed tobą. Dobrze, to w takim razie, Michale, teraz poproszę cię o opis tego głośnika. Dobrze. Chwytam sobie ten głośnik na razie do ręki. No, powiedzieć szczerze, waży on trochę. Nie mam wagi, żeby go zważyć, ale tak do, nie wiem, z kilogram albo z dwa lekko waży. Bo taki se cięższy się wydaje. Na lewej ścianie mamy charakterystyczny sznureczek. Sznureczek z pętelką, dzięki czemu możemy ten głośniczek gdzieś zawiesić. Albo na jakimś wieszaczku, jak mamy, albo jakaś klamka od drzwi. Chociaż, że na klamce to nie polecam, bo ktoś przejdzie i go zrzuci. To zacząłem od lewej ściany, że nie po kolei, powinien zacząć od prawej. Ale... jeszcze trzeba zacząć od tego, że głośnik ma bardzo przyjemny wygląd zewnętrzny. On jest taki gumowy. Tak jakby lekka guma. I te głośniczki są pokryte taką jakby fajną, taką chropowatą siateczką. Taką materiałową? Tak. Znowu tak. Jak JBL. Tak, dosłownie. I co my tu mamy, bo tak trochę zacząłem od lewej, ale w sumie przejdę teraz do prawej strony. To tak trochę jakby pisać na tabliczce brajlowskiej. Od lewej do prawej, znaczy od prawej do lewej, sorry. Po prawej stronie mamy cztery diody. Są cztery diody i to... Są diody sygnalizujące nam poziom naładowania urządzenia. Bądź też, jeżeli mamy taką potrzebę, ładujemy z głośnika na przykład telefon. I to tu właśnie obok tych diod jest port do ładowania? Port do ładowania jest z tyłu, tam gdzie są wszystkie porty. Okej, dobrze, no to czyli na razie diody. No diody nam się za bardzo nie przydadzą, podejrzewam, bo no nie zobaczymy ich, chyba że za pomocą jakiegoś tam oprogramowania do wykrywania światła, no to można by próbować, ale to podejrzewam, że niewiele osób będzie sobie tym zawracać głowę. Dawid do nas napisał, ciekawa audycja, ale coś wam buczy. Dawidzie, nie buczy, tylko szubi wentylator. Litości, jest gorąco. Dzięki, Michale. To prawda. Tak, bo powiedzieć szczerze, kolego Dawidzie, no niestety, ale to się nie da wytrzymać na obecną chwilę. Dobrze, to przejdźmy dalej. Już mówię, dobrze. Od diodek mamy pierwszy przycisk, czyli to jest przycisk power on i power off, czyli włącz, wyłącz. Czyli on jest z przodu. Tak, od razu od diodek po lewej stronie, dokładnie. I to jest taki przycisk, który po prostu, żeby włączyć, wyłączyć, trzeba tam pewnie jakoś dłużej przytrzymać, tak? Tak, dokładnie. I te przyciski są okrągłe. Czyli one zawsze mają ten sam kształt, czy tak jak w przypadku JBL-i różnią się tym kształtem, że od razu wiemy, co jaki przycisk robi? Powiedzieć szczerze, one mają ten sam kształt,
ale na co po niektórych są takie jakby oznaczenia wypukłe, trochę sygnalizujące różne rzeczy. Okej, okay. No to pewnie nam o tym opowiesz. Ten power ma jakieś oznaczenie? Takie jakby to rzec kółeczko. Okej. Okay. Ma kółeczko, także pamiętajmy, kółeczko to jest włącz, wyłącz. To co mamy dalej? Następny przycisk to jest głośniej, ciszej. To jest głośniej, przepraszam. I na tym głośniej jest taka kropeczka mikro wyczuwalna przez nasze palce. Następny przycisk to jest start, stop. Aha. Następny przycisk to jest ciszej. Kolejny, i tutaj nie widzę takiego charakterystycznego. O, a jest taka dziureczka, jakby taka kropeczka, taka kreseczka. I teraz mamy przycisk, który jest dosłownie, jakby tak się przyjrzeć, widzimy narysowaną wypukłą słuchawkę. Czyli to jest przycisk do odbierania połączeń. Bo jak rozumiem, on również może działać jako zestaw głośnomówiący. No, zadzwonię potem do ciebie, sprawdzimy, jaka jest jakość. A czemu by nie? Z miłą chęcią. I następny przycisk to jest przycisk umożliwiający nam parowanie dwóch głośników ze sobą. Mhm. Także tej opcji no nie pokażemy. Nie pokażemy. Jak w ogóle wygląda proces? Czy jeszcze coś a propos tych przycisków? Czy to jest wszystko co do przycisków? To jest wszystko co do przycisków. Dobrze, w sumie jest sześć. To ja jeszcze zanim wejdziemy na tę tylnią ściankę, bo tam pewnie trzeba będzie opowiedzieć o tym, co tam się znajduje, to ja jeszcze zapytam, jak w ogóle wygląda proces parowania z tym głośnikiem. Już mówię, proces jest bardzo prosty w kwestii, że my tylko go wyszukujemy w naszych iPhone'ach. I klikamy przycisk, musimy najpierw głośnik włączyć i głośnik nam zasygnalizuje, że jest gotowy do parowania. Bo usłyszymy komunikat odpowiedni. Ale to co, to trzeba dłużej przytrzymać power, żeby wymusić ten tryb parowania? Nie, on jest z automatu. Po włączeniu. Dobrze, ale załóżmy, że jest w jednym z jednym urządzeniem połączony, to da się jakoś prosto wymusić ten tryb, kiedy byśmy chcieli go połączyć z innym? Wiesz co, ja to kiedyś testowałem i któryś z przycisków do tego służy. Nie jestem pewien, czy to czasem nie jest przycisk słuchawki, żeby to rozłączyć. Okej, okay, no to potem możemy to ewentualnie przetestować, bo to myślę, że warto też wiedzieć takie rzeczy, żeby później, kiedy ktoś stanie się posiadaczem takiego sprzętu, żeby sobie był w stanie z tym poradzić. Spróbujemy zrobić tak, sparujemy go ja z iPhone'em, ja po prostu spróbuję go od iPhone'a po prostu odłączyć. Mm-hmm. Tak, głośnika. Tak. I plus do tego my nie musimy nic przyciskać, jeśli chodzi o parowanie, tylko go wyszukujemy, klikamy BTS 800, iPhone nam powie łącze, po chwili słyszymy power, device port. Mhm. Dobrze, to co z tymi tylnymi złączami? Dobrze. Tylne złącza mamy w bardzo charakterystyczny sposób zrobione. Ponieważ jest taka duża, prostokątna zaślepka. Gumowa. Musimy ją odbezpieczyć. Podkładamy dwa palce pod zaślepkę. A i otóż ona nam bardzo ładnie stąd wychodzi. I jak mamy głośnik tak wychylony, ale z prawej strony, czyli prawą ściankę mamy przy sobie, no to mamy tak. Jadąc od prawej, mamy złącze mikro USB, czyli to jest bardzo ważne złącze. Bo tam ładujemy. Tak, tam ładujemy nasze urządzenie.
Następne złącze to jest wejście USB, czyli do niego możemy spokojnie podłączyć naszego pendrive'a. I co? Możemy słuchać muzyki? Możemy słuchać muzyki, możemy czytać książki, ale także przede wszystkim głośnik ma możliwość nawigacji po folderach. A w jaki sposób to działa? Przyciskami power i i ciszej. Krótko przytrzymanym. Aha, ale... słuchawką, tak. To, słuchawką i power, tak? I power, dobrze, tak. Michale, a czy te nazwy folderów są jakoś odczytywane? Czy... Nie, tego akurat nie ma. Okej, okay. No dobrze, jak znajdziemy taki folder, który chcemy odtworzyć, to wtedy co? No musimy się orientować po brzmieniu z tego folderu, co to jest. Nie, no okej, ale jak w niego wejść, jak rozpocząć ten proces odtwarzania? Od razu z automatu, po wciśnięciu tak troszkę dłużej przycisku obok powera uruchamia nam się folder, czyli to jest do przodu foldery, tak króciutko przytrzymać. Czyli przycisk głośności, bo power jeszcze ma jedną funkcję, on nam umożliwia przemienianie urządzeń. Zmianę źródła, tak? Tak, zmiany źródła, dokładnie. I jeżeli wejdziemy w dany folder i usłyszymy na przykład muzyczkę z drugiego folderu, która nas interesuje, to wtedy możemy się normalnie nawigować przód, tył. Rozumiem. Dobrze, no to to mamy to kolejne złącze. Za jego pomocą możemy słuchać muzyki z pendrive'a. Możemy też, jak rozumiem, ładować urządzenie jakieś, które byśmy tam sobie podpięli. Tak z ciekawości a propos tego ładowania, to jak to wygląda pod względem mocy? To znaczy co, na przykład smartfona sobie tak naładujemy w pełni? Możemy, bo powerbank ma moc 5000 mAh. Mhm, czyli co, na takiego na przykład iPhone'a od 0 do 100% próbowałeś? Powiedzieć szczerze, jeszcze nie, ale patrząc na tą moc, bo miałem kiedyś słabszy powerbank, to na pewno dałby radę. Okej. Okay. Dobrze. I jeszcze coś by zostało z niego. Jeszcze coś by zostało, jeszcze trochę muzyki można by było posłuchać sobie. Tak. Pewnie. Dobra, czy jeszcze tu mamy jakieś złącze? Tak, mamy jeszcze jedno. To jest złącze AUX. Czyli to jest pewnie standardowy mały jack, tak? Tak, standardowy mały jack, ale jeszcze przed jackiem, bo to w sumie obok USB, o jednym byśmy zapomnieli, to jest wejście na kartę microSD. A, bo tu jeszcze mamy możliwość słuchania z karty. Tak, mamy możliwość słuchania z karty, co też odbywa się w bardzo fajny sposób, tak samo jak i z pendrive'a możemy się nawigować po folderach, możemy mieć odsłuch. Okej. To co, to tyle chyba jeżeli chodzi o złącza. I żeby to doprecyzować, obok karty ostatnie wejście to jest AUX. AUX, okej, okay, w ten sposób. I to opisywałeś od prawej strony do lewej. Od prawej do lewej, dokładnie. Dobrze, no to w takim razie chyba pozostaje jakaś praktyczna demonstracja, co? Tak, jak to się mówi, od teorii do praktyki. Tak jest. Albo jak to mówi słynny Wojciech Cejrowski, pokazuję i objaśniam. No to pokazuj i objaśnij. Dobra, tylko najpierw muszę na momencik wyciszyć dźwięk, żeby wybrać coś, bo właśnie informacja dla nas, użytkowników iPhone'ów, chodzi o to, że głośnik, jak wiemy, nie jest dedykowany od Apple'a i dyktowanie na nim działa bardzo słabo, dlatego nie polecam przez niego dyktować. Okej, no to działajmy w takim razie. To ja na momencik się wyciszam. Dobrze. No muszę odciszyć sobie syntezę, bo na razie ją wyciszyłem. O.
A, ja tylko powiem, że jakby co, to jestem do waszej dyspozycji. Tak, czekamy oczywiście na wasze, czy to telefony, czy to kontakty na Facebooku, albo na kontakty flopodcast.net. Zapraszamy serdecznie do tego, aby się z nami kontaktować. Jest, tak jak wspomniałem, Facebook, jest kontakt tyflopodcast.net, a jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to zapraszamy serdecznie na tyflopodcast.net/zoom. Z-O-O-M-y. tyflopodcast.net/zoom. Tak jest. No to czekamy teraz, aż Michał tutaj ogarnie kwestię, jaką miał do zrobienia, kwestię technologii, i za chwileczkę mam nadzieję, że się z nami połączy ponownie i będziemy mogli działać. A jeżeli nie, jeżeli będzie miało to potrwać jakoś dłużej, to najwyżej zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy i potem do was wrócimy. Też tak może być. No, widzę, że to chyba chwilę potrwa. Halo, halo, jest, jestem. Jesteś. Dobrze, jak na razie, jak na razie muzyczna przerwa była niepotrzebna, ale przy następnej operacji się przyda muzyczna przerwa. Dobrze. Będzie trzeba przygotować muzycznego pendrive'a. Okej, okay. Ale na razie telefon, tak? Tak, i ewentualnie będę weryfikował jakieś tam błędy w kwestii objaśnienia co do katalogów wtedy. Dobrze. Bo to po prostu tego jest tak dużo, że... O! Czy było słychać ten dźwięk? Było słychać. Trochę cicho, powiem szczerze, ale... Tak, bo on tak startuje. Ale spróbuj... Teraz już będzie głośniej. Ten dźwięk ding, to ding, ding, to było, jak rozumiem, to było, że tak, że... Znaczy, to był dźwięk, że głośnik został podgłoszony aktualnie na full. Oj, to trochę ryzyko. W razie czego będziemy ściszać. Tak jest. O, tutaj. Device paired. Go inne. Device paired. I to są te komunikaty. Jak słyszycie, ja widziałem już różne głośniki, można to powiedzieć, z tyflo dostępnością. Ale no niestety ten głośnik mnie urzekł tym, że te komunikaty są bardzo wyraźne, nie są zniekształcone w jakiś sposób. Nie... Znaczy, moim zdaniem te komunikaty JBL-owskie to są jeszcze wyraźniejsze, tak szczerze powiedziawszy. No ale to może rzecz gustu. O, bo tutaj to on tak... On tak tego, jak zaczyna mówić, na przykład widziałem różne głośniki, gdzie na przykład ta mowa była jakaś taka charcząca, jakaś taka dziwna. No, zdarza się. Nie powiem, że nie. Natomiast tutaj, no nie jest źle. O tak powiem. Nie jest źle, chociaż nie wiem, czy mnie by osobiście akurat to tak bardzo zachwyciło. Ale dobrze, to jest rzecz gustu, Michale. To w takim razie może teraz co? Może pokażesz nam, jak ten głośnik gra? Właśnie do tego przechodzimy. Ekran przełączenia aplikacji. Ustawienia. YouTube. Aktywny. YouTube. Wstecz. Przycisk. I teraz będzie pewien utwór, który przypomina mi moją ostatnią wizytę, ostatni wyjazd. 3 minuty i 13 sekund. 3 minuty. Aktywuj. Promyślna. Hej, wieszany, hej, wieszany. I rzeczywiście słychać wyraźnie. Na pewno. Tak. Dobrze, Michale. Taka próbka musi, obawiam się, nam wystarczyć, no bo kwestie praw autorskich niestety. Także wyciszmy. Ale to rzeczywiście bardzo przyjemna piosenka. Miła, sympatyczna, tekst wesoły. Dobrze, czyli tak to brzmi. Brzmi rzeczywiście nieźle. Oczywiście wiadomo, no, ta próbka jest jaka jest. My tutaj pokazujemy to podłączone, a właściwie w ogóle nie podłączone, tylko zbiera twój mikrofon ten dźwięk, więc on troszeczkę będzie gdzieś tam ewentualnie zniekształcony, ale słychać, że jakiś bas jest, góra jest. No,
brzmi to nie najgorzej. Oj tak, bo jak się jeszcze usiądzie sobie przy nim i włączymy sobie jakieś słuchowisko z jakąś superprodukcję, to kurczę, robi wrażenie. Okej, okay, no to w takim razie teraz ja do ciebie zadzwonię. Zobaczymy, jak się sprawdzi w roli telefonu. Dobrze. Głośnik, zobaczymy, jak to będzie działało. Ja dobrze. Teraz, słuchajcie, dzwonię już do Michała, tylko on sobie tu może wyjdziemy tutaj i dzwonimy do Michała. Halo. Halo, Michale. Halo, jak tam mnie słychać, Michale? Witam. Ja na razie pokazuję, jak słychać mnie, tylko trochę niepokoi mnie fakt, że tutaj nie ma HD Voice. No tak, niestety ten głośnik... Wyciszyłeś, Michale. Tak, ten głośnik niestety brakuje mu HD Voice'u w rozmowie. A to akurat przykre. To prawda, bo przydałoby mu się. Teraz proponuję, żebyś ty wyciszył siebie, a ja pokażę, jak słychać ciebie z tego głośnika. Dobrze. O, i teraz jesteśmy już w drugą stronę. Tak, i słuchajcie, jak widzicie, ten głośnik jest dobry. Jak widzicie, słychać, no tak średnio. Tak średnio, no i bez tego HD Voice'a niestety, więc tu mamy sporo obcięcia w tym paśmie. Jest to o tyle niefajne, można by się spodziewać czegoś więcej, ale no ja nie pamiętam teraz, jak na przykład z oryginalnymi głośnikami JBL-owskimi, ale zdaje się, że one też miały z tym problem, z tą rozmową telefoniczną, to tam też to pasmo było takie obcięte. Tak, był z tym bardzo duży problem niestety. Zresztą ja nie wiem, Michale, czy może ty wiesz, ale czy są głośniki, które nie mają tego pasma obciętego? No na pewno to sporo słuchawek różnego rodzaju ma z tym pasmem wszystko w porządku. Jak jest z głośnikami, szczerze mówiąc, nie wiem, nie przeszło przez moje ręce na tyle tego sprzętu, żeby tu się jakoś jednoznacznie wypowiedzieć. Dobrze, ja myślę, że możemy się spokojnie rozłączyć. Zademonstrowaliśmy to, co mieliśmy zademonstrować. Teraz proszę cię o to, abyś wrócił do nas już ze swojego mikrofonu studyjnego. I możemy teraz jestem z powrotem. No to jak widzicie, no połączenie nie brzmi za mocno rewelacyjnie. Dokładnie, więc jeżeli ktoś liczył na przykład na jakiś fajny zestaw głośno mówiący, którym mógłby, no nie wiem, na przykład jakąś małą telekonferencję w firmie nagłośnić, dajmy na to, tak bardzo budżetowo, tak? Stawiamy sobie taki głośnik gdzieś tam na biurku, kilka osób sobie jest i rozmawia. No, można by rozważać takie zastosowanie, ale obawiam się, że no z taką jakością tego dźwięku to wziąwszy pod uwagę, że jednak już w dzisiejszych czasach to te komunikatory internetowe mają lepszą jakość niż telefoniczna, no to po prostu moglibyśmy znacznie odstawać od reszty. Oj, niestety to jest przykra sprawa, gdzie no tak w sumie, tak przez moje ręce przeszło już trochę tych urządzeń i powiedzieć szczerze, w żadnym głośniku nie widziałem HD Voice'u. A no widzisz, no to może rzeczywiście coś tu jest na rzeczy. Pozostaje mieć nadzieję, że jeżeli istotnie nawet by i tak było, to no to, że to się jakoś mimo wszystko zacznie
zmieniać. Wydaje mi się, że jednak, że jakieś jakieś głośniki z HD Voice'em jednak są. Nawet nie wiem, czy w Tyflo Podcaście ich nie pokazywaliśmy, ale to by trzeba było posprawdzać, bo powiem szczerze, trochę już tego u nas się pojawiało i teraz tak z głowy nie jestem w stanie niczego konkretnego na ten temat powiedzieć, a też głośniki Bluetooth to nie jest jakiś mój ulubiony temat, żebym pamiętał wszystko, że a to działa tak, to działa tak, a to nie ma tego, a to ma coś. Dobrze, Michale, to w takim razie to jest głośnik w zachowaniu z telefonem. Powiedz mi, czy opóźnienia, jeżeli na przykład korzystasz z voiceovera, to czy te opóźnienia są duże? Nie, nie. Powiedzieć szczerze, są bardzo, bardzo znikome. Gorzej, okay. Gorzej, jeżeli korzystam z komputera, to tam jest to troszeczkę odczuwalne. Rozumiem. Czyli bardziej niż w przypadku iPhone'a. Bardziej. A w przypadku iPhone'a to wygląda następująco. Spróbuję to zademonstrować. Zgin film. Przy autoodtwarzaniu test. Przycisk. Napisy. Więcej działań. Poprzedni film. Przycisk do tyłu 10 sekund. Odtwórz. Przycisk. I myślę, że da się z tym żyć. Da się z tym żyć. Oczywiście. Nie jest to jakiś wielki problem. A ja spróbuję teraz zademonstrować wam wszyscy radiosłuchacze, jak działa dyktowanie przez ten głośnik, pisząc do Michała SMS-a. A, no to ciekawe. Żebyście tego czasem nie zrobili, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Dobrze. Dok, mail, telefon. Stuknij. Zaznaczone. Telefon. Wszystko nie odebrę. Edycja. Michał Dziwisz. Piotrek, Michał Dziwisz. Przychodząc. Więcej informacji. Michał Dziwisz. Wiadomość. Przycisk. Wiadomość. Wiadomości. Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. iMessage. Punkt wstawiania na początku. Witaj, Michale, przecinek. Dziękuję za świetne prowadzenie audycji, kropka. Jone, witaj, Michale. Dziękuję za świetne wprowadzenie audycji. Za świetne wprowadzenie... No, oryginalnie mielibyśmy to, mam wrażenie, jednak lepiej załatwione i tu rzeczywiście nie ma chyba sensu używania tego głośnika w ten sposób, bo... No jednak na tak krótkim tekście zrobił błąd. Więc fajnie by było, żeby to jednak działało lepiej. Ale to jest chyba właśnie kwestia tej telefonicznej jakości, tego wąskiego pasma przenoszenia tego głośnika, się obawiam. Tak, niestety też uważam identycznie. Jakby to troszeczkę w tym modelu poprawiono, to byłoby to już coś innego, bo na przykład, no tutaj takie trochę mocne porównanie, ale na słuchawkach AirPods działa to bez problemu. No tak, no ale AirPods to jednak Apple. I tu mamy iPhone'a i tu mamy AirPods, no to musi działać. Musi. Nie ma bata. Tak jest. Udało nam się przerzucić kilka plików na pendrive'a, żeby teraz pokazać, jak też z tego właśnie urządzenia, z pamięci USB, możliwe jest odtwarzanie muzyki. Michale, no to jak to działa? Już mówię, jak to działa, tylko jeszcze okazało się, że poza anteną wyniknęła jedna rzecz, dlatego że zapomniałem wspomnieć, że z głośnika też możemy słuchać radia. Chociaż nie jest to takie do końca proste. No nie. No i nie w każdych okolicznościach możemy go słuchać. Dokładnie tak, bo żeby słuchać radia, musimy wyprowadzić kabel jack-jack. Kabel jack-jack, czyli kabel po prostu podpinamy do gniazda AUX i on nam robi za tak zwaną antenę. Antenę, tak. Bo jeżeli nie mamy tego kabla, będzie się działo coś takiego. Spróbuję to zademonstrować. Mhm. A i tutaj już nasz głośnik zaczyna nam wydawać więcej komunikatów. Uwaga, wcisnę teraz przycisk Power, który służy nam do zmiany trybów. Bluetooth mode. USB mode. A potem pan rzekł. FM mode. O! I tu mamy radio. A jak zmieniamy częstotliwości w tym radiu? Klawiszami przód, tył. O, coś nawet! Powiem wam szczerze, że słuchajcie, nasz pendrive też nam robi za antenę. Chociaż odbiór tego jest dość słaby. Oj tak.
Pewnie jakbyśmy podpięli tam rzeczywiście jakąś, jakąś antenę, to rzeczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy coś tam podpięli, jakiś kabelek. No ale nie mamy kabelka, no to niestety. Dobrze, to teraz, Michale, w takim razie, co z tym USB? Już mówię. Gdy przejdziemy sobie na katalog USB, to, znaczy na ten, na opcję USB, to mamy poszczególne nasze katalogi, które spróbuję odtworzyć. Czyli wchodzimy teraz sobie przyciskiem Power do USB. USB mode. Ku do Noego. Wejdź wraz z całą twą rodziną do Arki. O, bo przekonałeś tutaj się, mamy słuchowisko. Że tylko ty jesteś wobec mnie prawy. Aż ten głośnik już w tym momencie chyba troszeczkę musisz, Michale, przyciszyć, bo zaczyna nam się robić przester. Dokładnie tak, ale teraz widzicie, jak on działa na słuchowiskach, że aż te membrany zaczynają nam drżeć. Z wszelkich zwierząt czystych i weź z sobą siedem samców i siedem samic. Słuchowisko. Ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze. Samce i samice. Teraz daj pauzę. Spróbujemy teraz usiłować przerzucić dany katalog. Czyli po prostu go zmienić. Tak. Rozdział Bluetooth mode. O, właśnie. Rozmawiali, Michał się pytał, czy możemy wymusić przerzucenie na tryb Bluetooth? Oczywiście, jeżeli jesteśmy na radiu bądź USB, wciskamy słuchawkę i słuchawka przekierowuje nas bezpośrednio do... Do Bluetootha. Do Bluetootha. Okej. Okay. Power off. Oj, niechcący sobie... Wyłączyłeś. No ale to jeszcze raz będzie okazja, żeby włączyć. Power on. Bluetooth mode. USB mode. FM mode. No niestety mode. Power prowadzi nas do przerzucenia po wszystkich USB mode. Tylko trybach, bo ponieważ pusty. Z tymi katalogami jest tak. A kiedy ludzie ich zaczęli by, się... By było więcej, ale wszystkie katalogi muszą być rozrzucone po całym pendrive'ie. Ja mam wrażenie, Michale, że to chyba działa troszeczkę inaczej, że działa to w ten sposób, że on gra kolejne piosenki z kolejnych katalogów. To znaczy najpierw gra katalog z, piosenki z jednego katalogu, a potem jak przechodzimy sobie do następnych utworów, to gra z kolejnego katalogu. To chyba tak działa. Też, ale w tym wypadku on rzeczywiście ma, bo teraz na przykład jeżeli jest to Biblia, to aktualnie będzie nam jechał z poszczególnego katalogu. A możesz się cofać? Mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. To dało, to się dało zrobić. Rozdział czwarty. O! I właśnie stało się to, o czym mówiłem. Rozdział 31. I teraz, bo przed momentem była muzyka chyba z tych katalogów. O! O! Jest! No tak. Właśnie. I tu mamy, czyli to bardziej działa na zasadzie takiej, że nie tyle przerzuca po katalogach, co po prostu odtwarza najpierw z jednego katalogu, potem z innego katalogu. Innego, dokładnie. A za pomocą jakich klawiszy ty zmieniasz te ścieżki? Za pomocą głośniej, ciszej. Naciskanych krótko? Tak. Uwaga. Teraz dam ciszej, znaczy głośniej. Przerzuciliśmy się w przód. Dam ciszej. I... utwór odtwarza się od początku. Pewnie dwa razy szybko trzeba by było, żeby dokładnie przejść o ścieżkę do tyłu. A spróbuj. O właśnie. A przewijanie działa? Powiedzieć szczerze, nie testowałem, ale pewnie chyba nie. Pewnie
Osorno Jest, jest. Właśnie teraz odkryłem, o co tu chodzi. Znaczy, przypomniało mi się, o co chodzi z katalogami. Jeżeli chcemy, to katalogi w przód zmieniamy przyciskiem start-stop. Start-stop. Tak, a katalogi w tył, to powiedzieć szczerze, nie wiem. To jest dla mnie zagadka. Ja to próbowałem rozgryźć i jeszcze mi się to nie udało. Jeżeli, i tutaj apel do naszych słuchaczy. Jeżeli by ktoś coś wiedział, proszę o znak w komentarzu. Być może... Oj, przepraszam. Być może to działa właśnie w ten sposób, że jesteśmy w stanie pójść tylko w jedną stronę. Tak może być. Tak może być niestety. I że to alfabetycznie ale... nam odtwarza. Tak, 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 bo nie znalazłem obsługi do tyłu, ale co bądź zmiana katalogów w przód to jest pauza start-stop. Okej. Okay. No dobrze. I tak naprawdę to są wszystkie już chyba możliwości tego głośnika. Chyba, że coś jeszcze chciałbyś dodać. Generalnie co bym chciał dodać, to, że ja osobiście, nie wiem jakie ty Michale odniosłeś wrażenie, ale ja ten głośnik polecam z całego serca. Powiem szczerze, nie jest najgorszy moim zdaniem, rzeczywiście. Tu trzeba by było porównać sobie, posłuchać, jak to rzeczywiście brzmi w porównaniu chociażby do tego Charge'a od JBL-a. Czy rzeczywiście ta jakość jest porównywalna? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek to, no mówię, to jest gdzieś tam jednak przetworzony ten dźwięk. Na pewno jest tańszy. Na pewno jest tańszy, bo widziałem nawet, że za tam 400 zł bez jednego grosza go można kupić obecnie, a być może jeszcze gdzieś nawet i taniej będzie. No i muszę przyznać, że, bo w międzyczasie zajrzałem sobie w parametry techniczne, waga niecały kilogram, także Michale, waga w rękach u ciebie. Tak, niecały kilogram, dokładnie, to zgadłem. Tak jest, niecały kilogram, tam 900 ileś gram, także... I powiedzieć szczerze, to tak jak Michale mówisz, to jest dźwięk przetworzony. Jeżeli się człowiek usiądzie przy tym głośniku, no to jak ja go wziąłem kiedyś na salę, na imprezę, aha, no to szłoby z niego imprezkę rozkręcić. No to rzeczywiście być może będą wśród nas słuchacze, którym taki głośnik się przyda na jakąś imprezkę, na albo po prostu do domu, żeby sobie w przyjemnych warunkach posłuchać, czy czegoś z karty, z pendrive'a, no a może radio nawet ktoś wykorzysta. No, dlaczegożby nie, no skoro tak, ten odbiornik jest wyposażony w tuner FM. Dobrze, Michale, to cóż, przypomnijmy model X-Music BTS 800B. Taki właśnie jest model tego głośnika. Michał Breyer prezentował go dziś na antenie Tyfloradia. Dziękuję, Michale, raz jeszcze. Dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję tobie, Michale, za prowadzenie audycji. To jak sobie tak wszyscy dziękujemy, to ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.